kontrole sanepidu nad morzem, punkty gastronomiczne. Ostatnio było dużo informacji o tym w mediach. My zapytaliśmy służby sanepidu o tym, które punkty dokładnie były kontrolowane i co z tych kontroli wyniknęło. Nasza wolontariuszka Barbara Zięba umieściła informacje na mapie. Zobaczcie, które to były punkty, jakie są wyniki kontroli. Są tam dokumenty, opisy, co wynikało z kontroli. Bezpieczny długi weekend, to również bezpieczne jedzenie. Ważne, żeby była pełna informacja o tym, co wynika z kontroli sanepidu. Druga rzecz, trochę mniej związana z długim weekendem, karty w ministerstwach, ale pieniądze też nas zawsze interesują. To, co się w ministerstwach robi z kartami płatniczymi. Zapytaliśmy wszystkie ministerstwa. Zrobiliśmy dla Was analizę, możecie zobaczyć, kto w ministerstwach ma karty płatnicze, ile jest tych kart płatniczych wykorzystywanych, jakie są wydatki w ostatnim czasie. Zapraszamy do naszego tekstu. Długi weekend, jeżeli macie czas, słuchajcie nas na YouTube i na Spotify'u, nasze podcasty. Jest dużo wiedzy, możecie zobaczyć, posłuchać, co wygraliśmy w ostatnim czasie i uzupełnić wiedzę. Dziękujemy za wsparcie na Pani Mani. Ci, którzy nas wspierają, dziękujemy, a ci, którzy nie, spójrzcie do opisu w filmie Pani Mani. Dobry sposób wspierania nas. Dziękujemy za to wsparcie i za też i za inne darowizny. I dla tych, co nie wiedzą, że Szczecin jest nad morzem, proszę bardzo zobaczyć morze w Szczecinie.